Ty słuchaj, bo widzę, że cię zaczepia. O kurwa, jak mnie to śmieszy. Taki Patryk Gleba z Torunia. Że wiesz, że kogoś tam, że jesteś, że coś tam, że może cię, wiesz, nauczyć pokory czy tam czegoś. Nie odpowiadaj, no nie odpowiadaj nawet, nie dawaj gościom atencji, dobra? Nawet nie odpowiadaj takim ludziom, bo to szkoda kurwa czasu. Ja odpowiedziałem Kubiszynowi tylko i wyłącznie z tego powodu, że chcę się z nim po prostu napierdalać. Bo po prostu, bo mam taką kurwa chęć. A nie odpowiadaj tym kurwa wszystkim lamusom, co chcą z tobą walczyć, tych gromdziarzy i tak dalej. Bo to nie ma kompletnego sensu, chcą się wybić. Gromdaj nie daje pieniędzy i szukają sobie chleba. Daj spokój, wstyd kurwa, wstyd i jeszcze raz wstyd. Szczerze mordko, to nawet nie zdążyłem nigdzie jeszcze tego zauważyć, bo dopiero co z treningu wracam i tak byłem odizolowany od telefonu i nigdzie tego nie widziałem, ale ja nawet nie zamierzam im dawać żadnej atencji, bo to kurwa, ja już tu jestem, wiesz, w tym internecie x lat i wiem, jak to wszystko się odbywa i widzę, że po prostu no jest tak jak mówisz, no jest tak jak mówisz, także trzeba je odsyłać do lamusa i tyle i mieć wyjebane, a kogo mi ta federacja będzie dawać, to będziemy działać. Na Instagramie sobie zobacz, na Instagramie sobie wpisz Patryk Gleba, tu Łukaczewski, tu zobaczysz. Tylko wejdź sobie z tego, wejdź sobie z jakiegoś kurwa fake konta, żeby, wiesz, żeby nie myślał kurwa, że wiesz, żeby sobie nie podjebał. Bo to są właśnie takie kurwa typy, nie? Grabowski pewnie ich wysłał, kurwa, i wiesz, nie mają co robić swoim życiem. No i wiadomo, szukają walk freakowych teraz, kurwa, daj spokój, wstyd, kurwa, wstyd. Tak samo Tyburskiego, czy Tryburskiego, nie wiem jak on tam ma, jego też wyzwał, że zaczepia starszego, kurwa, tego co z takich wpierdala. Ja pierdolę, mi by było wstyd coś takiego, kurwa, robić, nie? No to faktycznie, no, jest tak jak mówisz, że kurwa, teraz pewnie wszyscy zawodowcy będą nas frików wyzywać, wiesz, po to, żeby pieniądze zarabiać, nie? Bo myślą, że to tak jest, że wiesz, że oni po prostu dostaną walkę, nie? Bo kurwa, kogoś wyzwał w internecie, ty. To nie tak wygląda, kurwa, zresztą sam wiesz, jak jest, że to nie jest takie, kurwa, wszystko hop-siup, ale ewidentnie tutaj się wzorują po prostu na was i zazdroszczą wam tego, że wy z Mateuszem będziecie walczyć właśnie we frikowych federacjach. No bo wiadomo, to są kurwa zasięgi, to są pieniądze, to jest wszystko, nie? I o to chodzi. Po chuj się bić kurwa za grosze, jak można się bić za dobre, duże pieniądze, nie? No wiemy jak jest. A oni teraz, wiesz, po to z siebie pajaców robić, ja pierdolę. Tyburskiego, bo ten, bo tego od stejka. Chłop tłumaczy mi, jak mam w ogóle go znaleźć z imienia i nazwiska. Po czym mówi mi, żebym wszedł na jego konto przez jakieś konto fikcyjne, żeby, wiecie, on sobie nie robił podpierdolki, że zobaczy mnie w relacjach. A teraz mówi, że już wcześniej ich skłóciłem i napierdalałem na... Ja pierdolę. Co tu się odpierdala? Powiedzcie mi. Bo ja nie wiem. Hantel, chodź tutaj. Chodź tutaj. Co tu się odpierdala? Co? Co tu się odpierdala? No powiedz mi, co tu się odpierdala? O ja, no nie. No nie. No nie. Słuchajcie, ja na walkę z Denisem to już się zdecydowałem dawno temu. Już nawet byłem na nią gotowy. Miałem walczyć na High League'u we wrześniu, ale po prostu Federacja Fame stwierdziła, że jednak mnie na tą walkę nie puści i miałem walczyć teraz w listopadzie. A że po prostu Wrzosek doznał kontuzji, no to kurwa zostałem bez walki. Tak to wygląda. Także ja już na tą walkę z Denisem byłem gotowy. Ja nie wiem, co wy macie z tym, że się go kurwa boję, czy się go nie boję. Słuchajcie, ja mam już 5 walk za sobą. Pudziana się nie bałem, Piotrka Piechowiaka się nie bałem, Wojaszka Felicza się nie bałem, Araba się nie bałem, Normana Parka się nie bałem i jego się mam bać. Dlaczego? Zastanówcie się, kurwa.
teraz jestem w najlepszej formie życiowej, w jakiej kurwa mogłem być.